Urząd Wojewódzki szykuje bazę noclegową dla cudzoziemców, szykuje się do masowego napływu. W jaki sposób obecny rząd zwiększa bezpieczeństwo województwa podlaskiego i co Urząd Wojewódzki oraz nasze służby wiedzą na temat tych grupek nielegalnych migrantów, które ewidentnie pojawiają się na ulicach podlaskich miast i podlaskich wsi. W ostatnich dniach internet zaczynają zalewać zdjęcia osób, które są przedstawiane przez autorów tychże fotografii jako potencjalni nielegalni migranci. Dostajemy coraz więcej sygnałów, chociażby słynne już zdjęcie z przystanku w gminie Białowieża, że nielegalni migranci coraz częściej przekraczają naszą granicę. Mieszkańcy czują się zaniepokojeni, boją się tych grupek, które widujemy właśnie na zdjęciach. Ludzi, którzy często mają przy sobie plecaki, śpiwory. Widać, że z pochodzenia po prostu są najprawdopodobniej z kontynentu Afryki Północnej. I dlatego też, Szanowni Państwo, podjąłem zdecydowaną interwencję w tej sprawie. Po pierwsze zwróciłem się dzisiaj do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prostym zapytaniem. Dlaczego zostało wysłane pismo do wszystkich samorządowców w województwie podlaskim z prośbą o przygotowanie wykazu miejsc noclegowych do przyjęcia, tutaj cytat, masowego napływu cudzoziemców. To jest niezwykle ważna i istotna kwestia, że Podlaski Urząd Wojewódzki wskazuje właśnie na potencjalną możliwość napływu masowego cudzoziemców i co ważne, w tym piśmie jest zawarte, że nie chodzi o obywateli Ukrainy, ponieważ są oni wyłączeni w tym piśmie. Dlatego też pytamy, o jakich potencjalnie cudzoziemców chodzi dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Skąd taka decyzja? Czy jest to jakieś rutynowe pismo, czy też być może wyszła jakaś dyrektywa z rządu, że spodziewamy się na przykład relokacji migrantów tutaj do województwa podlaskiego? Po drugie pytamy bardzo jasno Podlaski Urząd Wojewódzki oraz służby, które są w jego nadzorze, w jaki sposób mieszkańcy są dzisiaj zabezpieczani, jeśli chodzi o codzienne bezpieczeństwo. Uważam, że te zdjęcia, które widujemy, one nie są jakby takim standardowym obrazkiem. Rzeczywiście mieszkańcy mają prawo czuć się zaniepokojeni. Nie chcemy tutaj po prostu mieć scenek takich, jak widujemy chociażby na przedmieściach Marsylii na co dzień, gdzie są takie strefy no-go tak zwane, gdzie policja na przykład boi się w ogóle przyjeżdżać już. Tego sobie absolutnie tutaj nie życzymy. I Szanowni Państwo, również co jest istotne, jestem już po rozmowach z naszymi służbami tutaj w województwie podlaskim i tutaj jest bardzo ważna kwestia, została przedstawiona. Otóż nasze służby jasno mi przedstawiły, że w dniu dzisiejszym 99% ludzi, którzy przekraczają nielegalnie granice, którzy stoją pod zaporą, to są młodzi, pełnoletni mężczyźni. Niezwykle agresywni, niezwykle, można powiedzieć, dążący do konfrontacji z naszymi służbami. Nasi strażnicy graniczni, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji również muszą zmagać się z nimi, bo oni dążą do walki wręcz. Nie ma tam praktycznie kobiet i dzieci, także chciałbym także zdementować wiele takich informacji, które przekazują tak zwane organizacje humanitarne, które mówią o tym, że one niosą pomoc kobietom i dzieciom. Nasze służby twierdzą, że ich tam po prostu nie ma, że są to młodzi mężczyźni, którzy są naprawdę agresywni, stanowią zagrożenie. Pytam również Urząd Wojewódzki, ile z tych osób przekracza naszą granicę, ile osób złożyło już wnioski o potencjalny azyl oraz jakie będą tego konsekwencje oraz ile tych osób posiada dokumenty. Będę apelował również do rządu centralnego w Warszawie, do rządu pana Tuska i pana Hołowni o to, żeby zostały zwiększone nakłady na obronę granicy, o tym, że służby niemieckie do czego się notabene przyznały, przerzucały przez polską granicę migrantów, po prostu podrzucały na nich do Polski. Ja słyszę od wielu ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem, że to są sytuacje, które nie są jakby przypadkowe, tak? Że one są coraz częściej i widzimy tylko te, które zostaną uwieśnione. Natomiast tych ludzi jest naprawdę coraz więcej i tutaj absolutnie musimy pilnować obecnego rządu, obecnych władz, żeby tak jak za czasów naszych Prawa i Sprawiedliwości po prostu była zwiększana obecność Wojska Polskiego, służb, żebyśmy robili wszystko, żeby mieszkańcy terenów przygranicznych, czyli naszego województwa, czuli się bezpieczni. Panie pośle, ale ten rząd nas nie informuje o niczym w zasadzie, a jak informuje, to z dużym opóźnieniem i często też wychodzi na to, że to nie jest prawda. Dlatego też, Szanowni Państwo, słyszałem na piśmie zapytania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w tych sprawach, o których dzisiaj Państwa poinformowałem. I na kanwie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Podlaski Urząd Wojewódzki ma 14 dni, żeby mi na piśmie na te pytania odpowiedzieć. Jak tylko te pytania zostaną mi wyjaśnione, odpowiedzi uzyskam, natomiast z Państwem się nimi podzielę. To jest totalna bzdura, dlatego że akurat województwo podlaskie i my tutaj wszyscy na Podlasiu słyniemy z tego, że żyjemy od wieku w różnych kulturach, mamy Tatarów, mam osoby prawosławne, jestem katolikiem, nigdy mi nikt tak nie przeszkadza absolutnie. Nie ma tu żadnego rasizmu. Ja niejednokrotnie wiem, że przyjeżdżają tutaj chociażby na studenci z całego świata na wymiany. No nie widzę, żeby oni się bali, raczej korzystają z życia tutaj po prostu na co dzień i się z tego cieszę, bo to są legalnie funkcjonujący wśród nas ludzie. Natomiast czym innym jest zaniepokojenie wynikające z tego, że jeśli pani sołtys z gminy Białowieża wrzuca zdjęcie, że przystanek autobusowy, z którego na co dzień odjeżdżają dzieciaki do szkół, jest oblegany na co dzień przez grupy nielegalnych migrantów z Afryki, no to jest chyba nic dziwnego, to jest normalny odruch, że ci ludzie się po prostu boją. To nie jest żaden rasizm. I też bym chciał przestrzec przed nagonką na tych ludzi, bo ja na przykład widziałam, że ta pani sołtys dzisiaj zaczęła być
traktowana w internecie, ona nie jest z PiS-u. Ja z nią rozmawiałem, absolutnie ona się jakby nawet odżegnuje od polityki, mówi, że nie chce być mieszana w żadną politykę taką partyjną, ona jest apolityczna, działa sobie na lokalnej społeczności, a dzisiaj widzę, że niektóre osoby ją krytykują, piszą o niej tak z gardą persołtysowa, że tutaj o rasizmie jakimś rzekomym, to nie jest żaden rasizm, to jest po prostu obawa o kwestię fundamentalną dla nas wszystkich, czyli nasze bezpieczeństwo, to wszystko.